Jest 9 rano. Na torze Poznań pada deszcz, a warunki do jazdy są bardzo ciężkie. To nie przeszkadza byłemu piłkarzowi Lecha Poznań, aby przygotowywać się do swojego pierwszego startu w wyścigach z cyklu Kia Lotos Race. Debiut odbędzie się 2 maja na słynnym węgierskim torze Hungaroring z rekordem trasy ustanowionym przez Michaela Schumachera. Swoich sił w walce z dużo młodszymi zawodnikami będzie próbować Tomasz Magdziarz. Od lat związany z futbolem i z samochodami, które nazywa drugą miłością. Kurczę, pomysł, no ja zawsze miałem takie jakieś zainteresowania motoryzacyjne, nie ma co ukrywać, mocno byłem związany, kiedyś już troszeczkę jeździłem sobie, ale tak oczywiście totalnie amatorsko, także teraz po zakończeniu mojej przygody stwierdziłem, że coś trzeba porobić, trochę generalnie jest potrzebne i kolega tutaj mój i do tego jeszcze trener namówił mnie, żeby zacząć się ścigać, no i tak poszło. Pierwszy start już niebawem. 2 maja na Hungaroring na Węgrzech, także emocje coraz bliżej, nie mogę się doczekać. Teraz trenujemy tutaj dzisiaj w takich deszczowych warunkach na torze Poznań. Mogą się te warunki przydać kiedyś, żeby nas deszcz gdzieś nie zaskoczył, także no fajnie. Jeździcie Kia Picanto, trochę więcej o tym samochodzie, jak się sprawuje na torze. Wiem, że miałeś mały wypadek ostatnio. Tak, na ostatnich treningach lekkie dachowanko, ale to jest wkalkulowane. Jak chce się robić dobre czasówki, no trzeba tutaj patrzeć na każdym zakręcie coś, urwać jakieś setne sekundy. Nie, no fajnie, no emocje bardzo duże. To jest taki samochodzik, który nie jest, wydawałoby się mocny, malutki, wygląda to śmiesznie, a okazuje się, że za kółkiem daje mega frajdę i emocje są naprawdę duże i niektóre zakręty tutaj się pokonuje szybciej niż moim cywilnym Porsche, także tutaj nie ma się co śmiać, bo naprawdę to jest fajne auto do nauki. Trenerem Tomasza Magdziarza jest Dariusz Nowicki. To były kierowca wyścigowy, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, wicemistrz niemieckiego pucharu Dacia Logan Cup i zwycięzca wielu zagranicznych wyścigów. Utytułowany szkoleniowiec wysoko ocenia swojego podopiecznego i jego umiejętności. Magdziarzowi nie brakuje charakteru, co przekłada się na coraz szybszą jazdę. Jak na piłkarza to bardzo dobrze powiedział. No, mile się zaskoczyłem, już po pierwszych treningach wiedziałem, że coś z tego zawodnika będzie, no będziemy walczyć. No. Nad czym pracujecie w takim razie? Co trzeba poprawić? No, skoro to debiutancki sezon, to pewnie jest nad czym pracować. No wiadomo, że sport samochodowy jest ciężkim sportem i tu trzeba dopasować samochód do kierowcy. Kierowca musi się dopasować z zespołem, ciśnienia, wszystko. No po prostu docieramy się, tak krótko powiem. No, jeszcze długa droga przed nami, ale będzie dobrze. Przed wami pierwszy start już w maju. No, na torze Poznań dziś wymagające warunki. No bardzo dobre, no, rzadko spotykane, trzeba trenować w różnych warunkach, czy jest ślisko, czy jest sucho. No, cieszmy się z tego, że dzisiaj mamy ten deszcz i to będzie bardzo dobry trening. A ja spytam o Tomka, zawodnik z wielkim pewnie charakterem do walki i na torze i na boisku. Bardzo, bardzo, bardzo mocno jest zacięty i nie daje nam nawet chwili odetchnąć, no ale to na tym to polega. Bardzo się cieszę, że jest taki zawodnik, że wymagający i ja myślę, że coś z tego będzie. Wyścigi Kia Lotos Race rozpoczną się w maju na Węgrzech. Kierowcy będą walczyć o punkty również na torze Poznań. Start zaplanowany jest na początek sierpnia, a cały cykl zakończy się w Belgii. Budżet potrzebny do udziału w zawodach wynosi minimum 150 tysięcy złotych.